Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest chemia rozszerzona w zakresie stechiometrycznym. I nie bez powodu wybrałem stechiometrię na dzisiejsze zajęcia, ponieważ wiem, że stechiometria jest dość problematyczna. Jest tak samo problematyczna na chemii, jak metabolizm na biologii. Stąd właśnie te dwa tematy, które co roku staram się podejmować i tutaj co jakiś czas organizować takie webinary darmowe, właśnie żeby pokazać, że te nawet najtrudniejsze działy, czy biologii, czy chemii, no w jakiś sposób mogą stać się łatwiejsze dla Was, może bardziej zrozumiałe i w pewien sposób pozwolić podejść do tego działu, no dość taki, powiedzmy sobie, bezstresowy sposób, no i praktyczny. Stechiometria w chemii rozszerzonej na maturze, ja mówię, że i tak ją nazywam, że jest to taka troszeczkę upośledzona matematyka. No bo tak, troszeczkę tam jest z matmy, więcej z chemii, trzeba coś policzyć i tak dalej. A dlaczego ta stechiometria jest taka trudna i dlaczego jest taka istotna? Trudna jest otóż dlatego, że nie spodziewamy się, nie mamy takiego konkretnego, takiej konkretnej puli zadań może, tak? Wiemy, że tak naprawdę mogą nas o wszystko zapytać, o każdą reakcję, o każde przeliczenie, każda wartość może być różna i tak dalej. Jeżeli chodzi o pozostałe działy, one są bardziej przewidywalne, tak? Bo na przykład jeżeli mówimy o promieniotwórczości, tutaj dla osób, które są w klasie czwartej, tak? Liceów czteroletnich, tutaj no, mamy promieniowanie alfa, mamy promieniowanie beta i to się jakby nie zmienia, tak? Jeżeli mamy konfigurację elektronową, no to też ona się nie zmienia, bo wystarczy nauczyć się do 38 pierwiastka, jeżeli chodzi o liczbę atomową, i mamy to z głowy. Tutaj stechiometria no, jest mniej przewidywalna. I stechiometria tak naprawdę jest przedstawiana jako osobny dział chemii, aczkolwiek powiem szczerze, stechiometria pojawia się na każdym etapie, w każdym dziale chemii i tak naprawdę i w atomach, i w cząsteczkach, i w części organicznej, nieorganicznej, i w kinetyce chemicznej, tak, i w roztworach. Wszędzie ta stechiometria jednak obowiązuje i się pojawia. Dlaczego warto tą stechiometrię dobrze rozumieć i postarać się, żeby na maturze jak najwięcej z tej stechiometrii zrobić? Otóż dlatego, że większość zadań stechiometrycznych to są zadania za 2 punkty. Jeżeli załóżmy średnio 5 mamy zadań stechiometrycznych, od 4 do 5 stechiometrycznych na maturze, no to już jest od 8 do 10 punktów, które możemy stracić. Jeżeli stracimy te 10 punktów, gdzieś tam dodam jeszcze nam, nie wiem, 3, 4 czy inne, no powiedzmy sobie na kolejne 5, tracimy 15 punktów i wynik na maturze już mamy 75%, więc łatwo stracić te punkty i stechiometrii nie wolno odkładać, tak? Nie wolno sobie odkładać, nie wolno odpuszczać i trzeba starać się do niej podejść tak jak do innych działów, tak? Czyli it's a must, musimy to zrobić, tylko że trzeba to robić w sposób praktyczny. I teraz jak do tej stechiometrii podejść, jak się w ogóle tej stechiometrii nauczyć? Ja tutaj dzisiejszą prezentację zatytułowałem praktyczne podejście, no bo oczywiście skupimy się na praktyce, stechiometria w ogóle praktycznie nie obejmuje teorii i dopisałem zadania bazowe. I to jest to podejście, z którym chciałbym, żebyście dzisiaj sobie z tych zajęć wyszli i o tym pamiętali. O ile zadania stechiometryczne są przenajróżniejsze na tej maturze, tak? O ile co roku nic się nie powtarza, no bo no nie ma prawa nawet się powtórzyć, tak? Jeżeli chodzi o liczby i tak dalej. Jeżeli chodzi o reakcje, gdzieś tam jakaś powtarzalność jest, ale tak naprawdę zadania stechiometryczne to są takie zadania, gdzie mamy największe pole popisu, jeżeli chodzi o egzaminatorów, tak? Ponieważ tutaj wystarczy zmienić liczbę, wystarczy inaczej reakcję zapisać, wystarczy, że w tej reakcji coś innego będziemy liczyć. Także tutaj jest taka mnogość możliwości ułożenia tego zadania, jakiej nie ma w żadnym innym dziale w chemii. I to właśnie powoduje, że my myślimy, że to jest jakby dział nieskończony i to przysparza jakieś tam problemy. No ale tak jak powiedziałem, spróbujemy sobie dzisiaj to wytłumaczyć. I o ile te zadania są różne, tak, to jednak one bazują na czymś, tak? Bazują na tym, co jest w podstawie programowej. Zatem jeżeli na przykład macie zadania z roztworów, to one no, muszą dotyczyć albo stężenia procentowego, albo stężenia molowego, albo muszą no, dotyczyć przeliczania tych stężeń, czyli między stężeniem procentowym a molowym, molowym a procentowym, ewentualnie zatężania, rozcieńczania, ewentualnie jeszcze jakieś rozpuszczalności i to nie tylko soli, ale również hydratów i ewentualnie kwasów, zasad i tak dalej. Więc jest jakaś mimo wszystko baza, na której można tej stechiometrii się nauczyć. I dzisiaj właśnie chciałbym Wam pokazać,
co to są zadania bazowe. I jak już 16 lat uczę tej biologii i chemii, to zauważyłem w tych arkuszach maturalnych, że jednak jeżeli zrobimy sobie 35 do 40 zadań bazowych tak zwanych, to one na tej samej podstawie jakby pojawią nam się na maturze. Okay? Czyli jeżeli zrozumiemy około 30 do 40 zadań, jak je w ogóle wykonywać i zobaczymy, że na maturze, tak, którą będziemy pisać powiedzmy za rok, za dwa i tak dalej, będzie zadanie, które opiera się na tym samym, bo liczby nigdy nie będą takie same, tak, ale będzie się opierać na tym samym, to wtedy rozumiejąc tą bazę, którą przerobiliście, bez problemu sobie z tym zadaniem poradzicie. I tak jak powiedziałem, jest tego dość dużo, tak, ale chyba lepiej zrobić 30-40 zadań i je zrozumieć, niż na przykład tak robić na oślep z różnych działów, różne zadania stechiometryczne i tak naprawdę tego nie rozumieć. Bo większość maturzystów niestety podchodzi do stechiometrii w taki sposób, że zobaczę, co mi wyjdzie, zobaczę, czego to dotyczy i tak dalej, tak, że zaczynam to gdzieś rozpisywać, potem myślę i tak dalej. Jeżeli nie ma się pomysłu na zadanie stechiometryczne, to jakieś tam rozpisywanie tego i tak dalej może pomoże, ale rzadko kiedy pomaga, tak, jeśli nie ma tego właśnie pierwszego pomysłu, tego podejścia do tego zadania i okej, tak, że wiem, o co chodzi mniej więcej, rozumiem, no to to zrobię, a jak tego nie rozumiem, no to niestety na siłę gdzieś tam to będziemy robić, byle było zrobione, żeby nie zostawić zadania pustego, no a potem gdzieś te punkty mogą być stracone. Dlatego też dzisiaj przedstawię Wam trzy takie zadania bazowe z tych 30-40, resztę zostawiam na kurs po prostu całoroczny dla moich uczniów, a tutaj chciałbym, żebyście może sami nawet potem do tych, jeżeli nie będziecie korzystać z tych kursów i tak dalej, to żebyście może sami spróbowali sobie do takich zadań dojść i tak dalej. Oczywiście podstawą zrozumienia stechiometrii i takiego dobrego przygotowania jest potem robienie tych zadań cały czas, tak? Czyli jeżeli nauczymy się jednego zadania bazowego, to przeróbmy nie 10, nie 20, tak? Zróbmy te 50 zadań z tego działu, tak? Internet jest, każdy ma dostęp do internetu, w internecie jest bardzo wiele zadań, także przeróbmy zadania i zobaczycie, że to całkowicie ta stechiometria inaczej będzie tutaj wyglądała. Ok, i to podejście będzie też inne. I teraz chciałbym Wam pokazać pierwszą grupę zadań stechiometrycznych, które się bardzo często na maturze pojawiają. Od 2015 roku patrząc, te zadania pojawiły się chyba z 8 czy 9 razy, biorąc pod uwagę zarówno tak, tą część starej podstawy i tej nowej podstawy, czyli nowej i starej matury. Pamiętajcie, że jeżeli robicie zadania stechiometryczne, to nigdy nie róbcie zadań sprzed 2015 roku, ponieważ te zadania są łatwe i po prostu mogą jakieś wywołać takie mylne przemyślenia, mylne przekonania, że jednak umiem tą stechiometrię. No nie, tak? 2015 rok to jest ta granica dla tych nowych matur i tutaj mówię o osobach zarówno z liceów trzyletnich, które ewentualnie poprawiają tą maturę, jak i również dla osób tutaj z tych nowych, powiedzmy sobie, podstawówek, tak? I tych liceów czteroletnich, gdzie mimo, że ta chemia jest troszeczkę rozszerzona, to w zakresie stechiometrii ona się tutaj praktycznie nie zmieniła. Okej? I tego typu zadania dotyczą mieszanin, czyli jeżeli będziecie mieli zadanie, w którym wyczytacie, że jest jakiś stop, tak, stop metali, gdzieś jest jakaś mieszanina, bądź wprowadzamy dwa różne związki do wody, zachodzą dwie jakieś reakcje, najczęściej tu będą dwie reakcje, tak, nie będzie trzech reakcji, bo byśmy musieli wprowadzić tę nową zmienną, a też pamiętajcie, że ta matematyka w chemii musi być dość prosta, ona nie może być na poziomie rozszerzonym, tak, bo nie każdy matematykę musi na poziomie rozszerzonym znać, żeby podchodzić też do chemii. Więc tutaj tego typu zadania bazowe będą zawsze dotyczyły mieszanin, zawsze będą jakieś dwie reakcje i zawsze będzie trzeba policzyć jakąś zawartość procentową. Okay? To są takie kluczowe słowa do właśnie tego typu zadań bazowych. I teraz tu mamy taki przykład i pokażę Wam metodę, która działa w 100%. Wszyscy moi uczniowie, którzy korzystają z tej metody, od zarania dziejów, jak piszą te matury, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś zadanie źle zrobił. Oczywiście były jakieś indywidualne przypadki, ale to bardziej wynikało z tego, że ktoś źle masę molową policzył, tak? Ktoś wrzucił sobie x pod jedną cząsteczkę, a wziął pod uwagę w ogóle inną. No to wiecie, jakieś takie błędy, na które wpływu, powiedzmy sobie, ja tutaj żadnego nie miałem. I teraz pokażę metodę, która działa w 100%. Wy sobie to zapamiętajcie i ją stosujcie. I jeżeli nawet się już nie spotkamy, to prośba, napiszcie do mnie po maturach, tak? Czy było takie zadanie i czy udało się tą metodą to rozwiązać. Gwarantuję na 100%, że jeżeli tą metodę zastosujecie, na 100% ten wynik będzie tak prawidłowy i dostaniecie za to maksymalnie 2 punkty. Zanim jednak zaczniemy, trzeba powiedzieć sobie o kilku technicznych sprawach.
wiele osób się zastanawia, dlaczego, tak, jak wraca po maturze, powiedzmy sobie tak, jeszcze pamiętają ludzie te swoje wyniki, sprawdzają sobie tam, liczą te punkty, podliczają, przewidują wyniki, widzą, że wynik się zgadza, zapisują sobie dwa punkty, określają, że matura, powiedzmy sobie tak, przypuszczają, matura wyszła na 80%, idą po dyplom, okazuje się, że jest 68, 75, 70, tak? I co się okazuje? Idą na wgląd, a tam zadania stoichiometryczne zaraz dwa punkty, tak, są za jeden punkt. Bo i teraz jaka może być tutaj tego przyczyna? No najczęściej to jest błędna metoda, to po pierwsze, rozwiązania zadania, bo nie sztuką jest zrobić zadanie z chemii, tak? Sztuką jest zrobić zadanie poprawnie, czyli zastosowanie poprawnej metody oraz zrobienie to w tym czasie, tak, krótkim i pod wpływem tego stresu, jaki was tutaj niestety czeka. No tutaj warto sobie nad tym popracować, no ale są to czynniki w jakiś sposób też od nas czasami niezależne. I teraz, dlaczego jeszcze taki uczeń mógł dostać jeden punkt? Bo na przykład podał wynik bez jednostki, tak? Albo gdzieś tam pomylił jednostki nawet, tak? Też potrafią za to odjąć punkt. I często pojawia się takie pytanie, co uczeń musi w tym polu, jak widzicie, tak, tutaj, co uczeń musi wypisać? No poza tym, że musi tutaj przedstawić swoje rozumowanie, tak naprawdę rozwiązania tego zadania, ponieważ rozwiązanie zadania polega na tym, że po kolei musicie pokazać egzaminatorowi, jak wy do tego wyniku doszliście, tak? Czyli co po kolei robiliście, żeby to było jasne i klarowne. Oczywiście, jeżeli to nie chodzi o to, żebyście to numerowali, ale ważne, żeby to było w miarę czytelne, tak? Egzaminatorzy i tak sobie to wszystko znajdą i tak dalej, ale jeżeli jest to czytelne, to nawet dla was jest to przejrzyste i łatwiejsze potem do ogarnięcia, nawet przy sprawdzaniu potem tych zadań już tak naprawdę przed oddaniem arkusza. Co wypisujemy do tego naszego tutaj miejsca? Przede wszystkim wpisujemy masy molowe. Tak? Nie wypisujemy tych danych, które są w treści zadania, bo one już tutaj są. Tak? Nie ma sensu ich przepisywać, a takie rzeczy też widywałem i widuję. Piszemy tylko masy molowe, bo to nas najbardziej interesuje. Okay? I warto byłoby też, jeżeli na przykład liczycie liczbę moli, to nie to, że piszecie 16 gram CO2, tak? I nagle nie wiadomo, skąd się bierze 3 mole albo 2 mole, tak? I co to jest, tak? Nie wiemy, czego to dotyczy i tak dalej. Warto byłoby tutaj napisać albo tą zależność z proporcji, że 1 mol CO2 to jest tyle gram, tak? A wy macie tyle gram, robicie X i przeliczacie. Albo wzór, z którego skorzystaliście, tak? To są takie rzeczy, które na pewno nie uwalą wam punktu, tak? Ale będziecie mieli taki spokój ducha, powiedzmy sobie, że okej, tak, zrobiłem to, więc tutaj za techniczne rozwiązanie tego zadania na pewno nie dostanę, na pewno nie odejmą mi żadnego punktu. Okej, czyli jak już sobie to wypiszemy, ja to dzisiaj pominę, okej? Nie będę tutaj nad tym się skupiał, tylko pokażę wam to meritum tego typu zadań. I teraz tak, mamy zadanie, w którym mączka dolomitowa to produkt, którego głównymi składnikami są węglan wapnia i węglan magnezu, czyli widzimy, że te dwa związki są tutaj. Ja sobie te reakcje technicznie przypiszę, żeby móc na nich sobie tutaj popracować. Plus 2HCl, powstaje nam CaCl2 plus CO2 plus H2O. I teraz drugą reakcję pod spodem, MgCO3 plus 2HCl, powstaje nam MgCl2 CO2 tak, plus woda. Teraz tak, próbkę mączki dolomitowej o masie 10 gram zawierającej 1% zanieczyszczeń poddano działaniu kwasu solnego, którego użyto w nadmiarze. W reakcjach przebiegających zgodnie z równaniami coś tam wydzieliło się 2,4 dm sześciennego tlenku węgla 4 i objętość gazu zmierzono w warunkach normalnych. I teraz jest polecenie. Oblicz zawartość procentową w procentach masowych węglanu wapnia w badanej mączce dolomitowej i przyjmij, że zanieczyszczenia nie brały udziału w reakcji z kwasem. Pierwsze co robimy, to wypiszmy sobie pod naszą reakcję dane, z których skorzystamy celem dokonania tutaj przeliczeń. Mieliśmy jakąś próbkę mączki dolomitowej. Wiemy, że ta mączka dolomitowa zawiera węglan wapnia i węglan magnezu. Czyli widzimy, że mamy tutaj tą naszą mieszaninę, tak? CaCO3 i MgCO3. Mamy 10 gramów tej mączki, czyli całego tego naszego pierwotnego substratu, powiedzmy sobie, ale wiemy z informacji wstępnej również, że w reakcji chemicznej nie bierze udział ten 1% tych zanieczyszczeń, które w tej mączce się znajdowały. Czyli co pierwsze, co musimy zrobić, to trzeba by napisać, że 100% to jest 10 gramów, tak? Zapiszemy sobie taką proporcję, 100% to jest 10 gramów,
a 1% to jest x. I sobie wyliczymy, ile mamy tych zanieczyszczeń, tak? Czyli 100 razy 0, przepraszam, 10 razy 0,01 wychodzi nam 0,1 grama. Czyli zanieczyszczeń mamy 0,1 grama, zatem jeżeli odejmiemy to od 10, wychodzi nam, że 10 gramów odjąć 0,1 grama, no to jest 9,9 grama czystego CaCO3 i MgCO3. I to tutaj sobie podpisujemy. Oczywiście w różnych zadaniach może być różnie, tak? Czyli na przykład może nie być tej informacji wstępnej, tylko będziecie mieli informację, że mieszanina CaCO3 i MgCO3 ma masę równą 10 gramów, ok? To wtedy podpisujemy sobie 10 gramów. Patrzymy, co jeszcze my tutaj mamy. Mamy 2,4 decymetra sześciennego tlenku węgla, to również sobie tutaj podpisuję, że jest 2,4 decymetra sześciennego uwolnionego dwutlenku węgla. I teraz zobaczcie. Ja zapisując tą reakcję w taki sposób, tak ją zapisałem, ponieważ będziemy sobie rozpatrywać to nasze zadanie i tą naszą reakcję tak jakby w pionie, tak? Czyli od góry do dołu. Ok? Dobra, podpisaliśmy, wszystko fajnie. Kolejna rzecz, którą robimy, to zamieniamy sobie na mole to, co możemy zamienić na mole. Na mole możemy zamienić tylko i wyłącznie tą objętość bądź masę, która dotyczy tylko i wyłącznie tych samych związków pierwszej i drugiej reakcji. Ok? Czyli mamy tutaj CO2 i mamy CO2. Moglibyśmy również odnieść się do HCl-u, jeżeli byśmy mieli w zadaniu dane dotyczące HCl-u, a nie mamy. Nie możemy na przykład zamienić na mole tych 9,9 gram tej mieszaniny. Dlaczego? Bo my nie możemy sobie masy molowej CaCO3 dodać do masy molowej MgCO3 i potem sobie, wiecie, wyliczyć z tego liczbę moli. To będzie błąd. Ale możemy tak zrobić w innym przypadku, tak jak powiedziałem, jeżeli mamy te same związki w pierwszym i drugim równaniu. Tutaj akurat mamy CO2, mamy CO2 i mamy informację o 2,4 decymetrach sześciennych, czyli co trzeba byłoby policzyć i jaka jest liczba moli, pamiętając o tym, że w warunkach normalnych 1 mol każdego gazu, czyli w tym przypadku CO2, zajmuje objętość równą 22,4 decymetry sześcienne. I teraz podpisujemy sobie 2,4 decymetry sześcienne, robimy x i liczymy, ile to jest moli, tak? Czyli 2,4 dzielimy przez 22,4 i wychodzi nam 0,1071 mola. Ja generalnie zalecam tutaj do 3-4 miejsc po przecinku, dlatego że wynik będzie dokładniejszy, ok? No to zapiszmy sobie 0,1071 mola, tak? Ok. Drugą rzecz, czyli kolejną rzecz, jaką musimy zrobić, to sobie teraz oznaczyć nasze reagenty x-ami i y-kami. Wprowadzam liczbę moli. Nie wiem, jaką będę miał liczbę moli naszego pierwszego węglanu wapnia, dlatego oznaczam ją jako x. I nie wiem, ile moli mam tak naprawdę MgCO3, więc oznaczam to jako y. Tutaj robię tak samo, tak? Nie wiem, jaka jest liczba moli CO2, jaka jest liczba moli CO2 w drugiej reakcji, dlatego oznaczam sobie to jako x, y. I teraz, dlaczego jest takie ważne to, żeby pamiętać, że rozpatrujemy to w pionie? Ponieważ jakbyśmy tą reakcję rozpatrywali tą osobno i tą osobno, to my nie możemy mieć, tak? X-a tu i tu. Ok? To jest dość ważne. I teraz uwaga. Zawsze musicie sobie doprowadzić tą reakcję do takiej sytuacji, gdzie to, co jest w mieszaninie, czyli tutaj te węglany, będą w ilości 1 mola i 1 mola. Ok? Czyli jeżeli byśmy mieli coś takiego, że wyjściowo w reakcji po zbilansowaniu byśmy mieli 2 mole, tak? CaCO3 i potem reakcja by zachodziła, to byśmy musieli tą reakcję podzielić przez 2. Tak? Czyli nie może być, nie o to chodzi, żeby był 1:1 stosunek, tylko ma być fizycznie 1 mol i 1 mol. Czyli sobie te reakcje dzielimy, żebyśmy tylko to otrzymali, tak? 1 mol i 1 mol. Ok? To jest dość ważne. Tutaj byśmy wtedy sobie to podzielili, powiedzmy, że przez 2, tak? Byśmy zapisali pół, jak najbardziej możemy sobie takie tutaj połówki zapisywać. I teraz to, co najważniejsze, to ułożenie układu równań. Pierwszy układ równań, czy pierwsze równanie w układzie równań będzie dotyczyło masy. Dlaczego? Bo mamy tutaj mieszaninę, której suma odnosi się do masy. Żeby jednak odnieść się do masy, to musimy wziąć pod uwagę masę molową i wartość tego x-a, czyli liczbę moli. Bo jakbyście chcieli policzyć, ile my tego mamy, to byście zrobili tak, masa molowa razy tam liczbę moli, nie? Jeżeli 2, no to 2, 3 to 3, ale mamy x. Czyli liczymy sobie masę molową CaCO3, czyli to jest 100, wpisujemy 100x plus 16 razy 3 dodać 12 dodać 24, czyli 84y
to się równa 9,9. A tutaj robimy to samo, tylko zobaczcie, tu już nie mamy masy, nie mamy decymetrów, tak? Tylko mamy mole, więc bierzemy liczbę moli. Tak? W pierwszej reakcji mamy x moli CO2, a w drugiej mamy y moli CO2. Jakbyśmy mieli na przykład 2, bo wyszłoby zbilansowania, to byśmy pisali x moli CO2 plus 2y, okay? I to się równa 0,1071. I teraz sobie to musimy rozwiązać. Oni nas tutaj pytają o zawartość procentową węglanu wapnia, więc wyliczmy sobie z tego y, to będzie 0,1071 minus x i wprowadźmy to do góry, ok? Czyli mamy 100x, dodać 84 i teraz y zamieniamy, minus x równa się 9,9. No i teraz musimy to rozwiązać, tak? Czyli 100x dodać 84,0071 wychodzi 8,9964, odjąć 84x równa się 9,9. Ok, i teraz tak, 100 odjąć 84 to jest 16x, to się równa 9,9, odjąć 8,9964. Czekajcie, jeszcze muszę 0,1071, czyli 4, dobra. To jest 9,9 odjąć 8,9964, czyli 0,9036. No to x podzielimy przez 16. Wychodzi nam 0,056. I teraz uwaga, to co nam wyszło, to jest liczba moli, tak, tego x, czyli w tym przypadku CaCO3. Ok, czyli x to jest 0,056 moli, tak, CaCO3. No byśmy, gdybyśmy chcieli teraz policzyć y, no to tutaj sobie to musielibyśmy ogarnąć, tak? Ale nie potrzebujemy do tego zadania, ponieważ nas interesuje tylko węglan wapnia. Ale ja to zadanie rozszerzę, ok? Policzymy sobie zawartość procentową CaCO3 i MgCO3. Czyli dalej w kolejności musielibyśmy wyliczyć, ile wynosi y, czyli to byłoby 0,1071 odjąć 0,056, czyli 0,0511 mola. I teraz tak, zamieniamy, bo skoro tutaj mamy już ten x uzupełniony, to teraz liczymy sobie masę, tak? Bo mamy obliczyć zawartość procentową w procentach masowych, czyli musimy się odnieść do masy. Zatem masa naszego CaCO3 to jest 100. Ok, to piszemy 1 mol CaCO3 to jest 100 gramów, a my mamy 0,056 mola i sobie to liczymy, tak? 0,056 razy 100, no to wychodzi 5,6 grama CaCO3, ok? No to ile będziemy mieli tego naszego MgCO3? Łatwo policzyć, bo odejmujemy sobie od wartości 9,9 to 5,6, tak? Czyli wychodzi nam 4,3 grama, ok? Dobra, i teraz wracając do zadania. Mamy obliczyć zawartość procentową węglanu wapnia w badanej mączce dolomitowej, czyli mamy 5,6 grama, czyli tutaj sobie teraz zapiszę, tak? 5,6 grama i dzielimy to przez 10 i razy 100 bierzemy, tak? Dlaczego? Dlatego, że nas pytają, jaka jest zawartość w mączce dolomitowej, czyli bierzemy pod uwagę też te zanieczyszczenia, bo próbka mączki dolomitowej zawierała te zanieczyszczenia, a tylko do reakcji braliśmy to 9,9, ok? Czyli widzimy, że mamy, to się równa 56%, tak? No to jeżeli 56%, to tego drugiego będzie 44%, no i tego liczyć nawet nie musimy. Ok? Dobra, no i piszemy oczywiście odpowiedź, tak? Zawartość tego naszego wapnia w badanej mączce dolomitowej wynosi 56%. Tutaj, jeżeli byśmy jeszcze formalnie mieli to załatwić, tak, no to tu już nie zmieszczę, dlatego piszę u góry, piszemy masa molowa CaCO3, to jest 100 gram na mol, tak, a masa molowa MgCO3 to jest 84 gramy na mol. I tak naprawdę dopiero tak rozwiązane zadanie da Wam w pełni te dwa punkty, ok? I to jest zadanie bazowe. Co to oznacza? Jeszcze raz to powtórzę, że jeżeli Wam na maturze pojawi się takie zadanie, gdzie mamy stopy mieszaniny i tak dalej, to zawsze tutaj tak robimy tą metodę i gwarantuję, tak, naprawdę gwarantuję, że zawsze Wam to poprawnie wyjdzie. No chyba, że ktoś oczywiście zapomni o tym 1%, nie weźmie tego pod uwagę. Chyba, że ktoś tutaj to podzieli nie przez 10, tylko przez 9,9. Ale to już są jakby inne rzeczy wynikające po prostu z
logiki czytania tego i zrozumienia przede wszystkim tej tutaj informacji, dobrze? Także to jest tutaj bardzo, bardzo istotne. I teraz tak, zanim przejdziemy do kolejnego zadania bazowego, czy macie jakieś pytania? Czy ktoś czegoś nie zrozumiał? Jeżeli tak, to z chęcią odpowiem. Dobra, pytań nie ma, to lecimy dalej. Teraz Wam pokażę jeszcze jeden typ zadań. Dość prosty, tak? Opierający się tutaj o takie zwykłe, powiedzmy sobie, zadania stychiometryczne, w którym to zadanie musimy wziąć pod uwagę reakcję chemiczną i dodatkowo uwzględnić wydajność. OK, i mamy takie zadanie. Produkcja krzemu w skali przemysłowej polega na redukcji tlenku krzemu 4 węglem w piecu elektrycznym w temperaturze około 2300 kelwinów. Taki błąd, jaki często robicie też na maturze, to zapisujecie stopnie kelwinów, tak? A tu mamy stopnie Celsjusza, ale kelwiny są bez stopni, OK? Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem i to jest podana reakcja. Ja ją sobie tutaj przypiszę, OK? SiO2 plus 2C. Tutaj temperatura sobie zaznaczę, żeby jej nie przepisywać. Mamy Si plus 2CO. I teraz tak, obić ile kilogramów czystego krzemu można otrzymać z jednej tony piasku kwarcowego zawierającego 85% masowych tlenku krzemu 4, jeżeli wydajność tego procesu była równa 70%. Przyjmij, że pozostałe składniki piasku nie zawierają krzemu. I tego typu zadania są zadaniami najłatwiejszymi i one też się pojawiają na maturze, tak? Dlatego warto je tutaj przerobić. Ale czym jest w ogóle wydajność? Wydajność nie ma jakby jednego swojego wzoru. Ja sobie taki wzór, powiedzmy sobie, stworzyłem dla moich uczniów, żeby to łatwiej zapamiętać, tak? Zapamiętajcie, że wydajność to jest to, co Wam wyszło w praktyce do tego, co Wam powinno wyjść w teorii. Czyli załóżmy, z reakcji chemicznej wychodzi teoretycznie, że z 10 gramów masowych tutaj, tak, SiO2, powstanie powiedzmy 5 gramów Si. A Wam powstanie z tych 10 w laboratorium nie 5, tylko powstaną tam 2 gramy. No to w praktyce wyszło Wam 2 gramy, a według stechiometrii powinno wyjść 5, tak? To wtedy sobie liczycie procent. Czyli wydajność jest to po prostu procent tego, co otrzymaliście, do tego, co w rzeczywistości powinniście otrzymać. I teraz tak. Pytanie jest, ile kilogramów krzemu można otrzymać, czyli to z jednej tony piasku. I teraz popatrzcie, znów mamy piasek, tak? Kwarcowy. I wiemy, że on zawiera 85% masowych tlenku krzemu. No to jedna tona to jest 1000 kilogramów. Więc w tym momencie, jeżeli mamy 85, czyli zapisujemy dla egzaminatora, tak, 100%, no to liczymy 85%, czyli to jest 850, przepraszam, kilogramów, tak, no to piszemy 850 kilogramów, ok? Ok, czyli do naszej reakcji bierzemy 850 kilogramów SiO2, a nie 1000. I teraz co robimy? Liczymy sobie stechiometrycznie. Ja zawsze wartości stechiometryczne, czyli te wynikające z mas molowych, zapisuję sobie u góry. No to policzmy sobie masę molową SiO2. 16 razy 2 dodać Si ma masę 28, czyli 60 gramów. No to w gramach podajemy, tak? 60 gramów. Oczywiście masę też zapisujemy z boku, ale na razie tego nie robimy. Tutaj i 28 gramów mamy Si. No i teraz robimy sobie proporcje, tak? Czyli 60 gramów SiO2 daje nam według reakcji 28 gramów Si. I teraz zobaczcie, co zrobić z jednostką? Czy zamieniać te kilogramy na gramy? No nie. No po co będziecie tam, tak, zajmować tyle miejsca w arkusze, a te zera, jak poklepacie tam, wklepicie, w kalkulator, to gdzieś tam się to pomyli. Dlatego jest taka złota zasada, że jeżeli chcemy zmienić jednostkę, to pamiętamy, że jednostka w proporcji musi być taka sama w poziomie, ale może być różna w pionie. Ok? Czyli jak tu mam gramy, to po prawo muszą być gramy. Czyli jak na dole zrobię kilogramy, to tutaj też mi wyjdą kilogramy. No to ja mam 850, tak? Ja tylko zmienię kolor, poczekajcie. Ja mam 850 kilogramów. I w ten sposób sobie policzę, ile będę miał Si. 850 razy 28 dzielimy przez 60 i wychodzi nam 396,67. 396,67 kg. I to jest ilość, jaką otrzymamy przy założeniu, że mamy 100% wydajność. OK? No bo liczymy 1 do 1. No a wydajność wynosiła 70%, więc domyślacie się, że jest to już proste. Skoro 100% daje nam 396,67 kg, no to 70% daje nam
tak? 396,67 razy 0,7 wychodzi 277,67 kg. I teraz tak, z uwagi na to, że nie ma tutaj informacji o zaokrągleniu, no to sobie zostawiamy taki wynik albo zaokrąglamy, tak? Czyli to jest 278 kg. Ale jeżeli na przykład będzie informacja, że zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku, a wy zrobicie 278, to dostajecie 0 punktów, jeden punkt mniej, bo jakby nie zastosowaliście się do polecenia. OK? I to jest kolejne zadanie bazowe, pokazujące, że te jednostki możemy sobie pozostawiać tutaj w poziomie. Nie trzeba tego zamieniać, bo jakby tam wrzucili znów 850 ton, to byście tym zer mieli dużo i ludzie też tak robią, tak? Ale to wiecie, szkoda ewentualnie czasu na to, punktów i jeszcze nie daj Boże błędu z przeliczeń. Także wydajnością zajmujemy się na sam koniec, jak już sobie wszystko policzymy, ponieważ wszystkie reakcje, które piszecie, tak, które nie mają informacji o wydajności, zakładamy, że zachodzą z 100% wydajnością. OK? Czyli kolejne zadanie bazowe opiera się nie na mieszaninie, ale na reakcji chemicznej, na jednostkach oraz na wydajności. I tak naprawdę w tego typu zadaniach ważne jest tak, rozpisanie poprawnej reakcji, podpisanie odpowiednio danych, oczywiście wypisanie mas molowych, ja wypisałem je u góry, jak najbardziej też możecie, ale mimo wszystko musicie jeszcze je tutaj podać, ok? Czyli tutaj SiO2 i Si, żeby wiecie, egzaminator wiedział, skąd się te wartości po prostu wzięły, tak? Czyli skąd mamy te 60 gramów, żeby pokazać, że jest to masa molowa. Ok? Czy do tego zadania są jakieś pytania? Tutaj mi się pojawia, bo dzisiaj mam kilka grup, tak, i tutaj mi się pojawia pytanie, czy na zajęciach, tak, całorocznych też robimy takie zadania. No oczywiście, że robimy takie zadania, tak. I tutaj mam przygotowanych 18 stron zadań, no to jest 18 zadań i ja tutaj zrobię tylko 3, tak, a mamy pół godziny czasu tak naprawdę, no to jak zajęcia trwają 2 godziny, plus macie nagranie, no my tam robimy w zależności od zadań, tak? Na początku jest tak, że wy robicie to zadanie, czyli daję na każde zadanie 5 minut, a potem sobie razem robimy, tam rozmawiamy, tak, omawiamy i tak dalej. W zależności od trudności i działu, tak, który akurat przerabiamy, czy to roztwory, tak, i tak dalej, czy stała i tak dalej, czy kinetyka, czy organika, no to zrobimy od 10 minimum, tak, do 30, raz nawet się udało 30 zadań zrobić, tak? No ale to nie są tylko jedne zajęcia ze stechiometrii, ponieważ w czasie całego tutaj kursu sam dział stechiometrii to są 2 albo 3 zajęcia pod rząd, ale potem wiecie, w każdym jednak mimo wszystko kolejnym dziale też tutaj będziemy mieli stechiometrię. Czy temperatura ma większe znaczenie? Temperatura tutaj nie ma żadnego znaczenia, tak? Tutaj jest pokazana tylko, że no w tej temperaturze zachodzi ta reakcja, ale jej w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Okay? Czasami jest tak, że macie w zadaniu 2300 kelwinów, no i potem też trzeba policzyć, tak? Oblicz tam wydajność jakiejś reakcji w temperaturze 2300 kelwinów. I wiele osób się tutaj zastanawia, czy czasem nie wykorzystać tego wzoru PVNRT, tak? Czyli tego równania Clapeyrona. Ja tu fajny skrót z tego zrobiłem, pani Wiola na róże tańczy, żeby to zapamiętać, tak? Ale generalnie tego nie wykorzystujemy, bo nie mamy podanej objętości, nie mamy ciśnienia tym bardziej podanego, więc to w ogóle odpada. Nie przejmujemy się tymi dodatkami, bo temperatura tutaj pełni rolę katalizatora. Dobra, pójdźmy dalej. OK, i tutaj mamy kolejny przykład zadań. Zadań, w których rozkładamy sobie jakiś związek, i ten związek rozpada nam się na elementy pochodzące z tego związku. Tak? Czyli nie mamy typowej reakcji, powiedzmy sobie, syntezy, gdzie dwa związki ze sobą reagują, tylko jeden się rozpada i powstaje nam z niego produkty. Czyli to, co powstanie nam po prawej, tworzy nam to, co jest po lewej, okay? Ale w wyniku rozpadu, czyli tutaj pod wpływem temperatury, to po prostu ten związek, czyli ta sól, nam się rozpada. I teraz pokażę, jak robić tego typu zadania. I też jest tylko i wyłącznie jedna metoda. CAC, metod może być wiele, wiecie, tak? Ja pokazuję te, które są chyba najszybsze i potrafią, pozwalają wam załatwić te zadanie w parę sekund, no dobra, w parę minut, ok? I macie pewność co do wyniku. Mamy tak, w wysokiej temperaturze, temperatura nas też nie obchodzi tutaj w tym zadaniu do tych przeliczeń. Węglan wapnia ulega rozkładowi i mamy tutaj równanie. I mamy próbkę węglanu wapnia o masie 10 gramów, OK, czyli mieliśmy tą próbkę CaCO3,
CaCO3, zapiszemy sobie małe m, czyli to jest jego masa, tak? Prażono przez pewien czas w otwartym naczyniu i po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że w naczyniu znajdowało się 6,04 g substancji stałych. Teraz pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to się zastanowić, które to są substancje stałe. Na pewno jest to CaCO3 i jest to CaO. Oba są związkami jonowymi, a związki jonowe są ciałami stałymi. No CO2 nam się tutaj ulotni. Ważne jest to tutaj, że przerwano ogrzewanie. Jeżeli przerwano ogrzewanie, to pamiętamy, że zostało nam to i to, bo gdyby nie przerwano, tak, to wtedy do końca jakby tą reakcję poprowadzono, to byśmy mieli tylko te produkty. A tu ta informacja jest bardzo istotna. I teraz oblicz, jaki procent początkowej masy węglanu nie uległ rozkładowi. No to zobaczcie. Skoro miałem na początku 10 gramów, a potem mi zostało 6,04 tego, to sobie to podpiszę, 6,04 grama tego, no to ewidentnie widzimy, że ubytek masy wynika z ubytku czego? Tego naszego dwutlenku węgla. I to jest dość ważne, ponieważ reakcja wtedy odbywa się przy otwartej próbówce, tak? I ten dwutlenek węgla nam się ulatnia. Zatem, jak odejmiemy sobie od 10 gramów, tak, to z 6,04 grama, to dostaniemy informację o ilości wyprodukowanego, a tym samym ulotnionego CO2. Czyli jeżeli tyle CO2 mi się ulotniło, to znaczy, że tyle musiało CaCO3 przereagować, w sensie takim, że przereagowało do momentu, aż te 3,96 grama dwutlenku węgla mi się ulotniło. Zatem ja sobie teraz pokażę taką zależność. Tak, że masa molowa CaCO3 to jest 100 gram, czyli CaCO3 w stechiometrii, ok, dokładnie 100 gram tego CaCO3, czyli 1 mol, rozkładając się, daje nam 44 gramy CO2, bo taka jest masa molowa CO2, ok? No to teraz, skoro mi powstało 3,96 grama, to ja sobie mogę policzyć, ile ja miałem wyjściowo tego CaCO3, które mi przereagowało. Wiecie, o co chodzi, tak? Czyli policzymy, ile rozłożyło nam się CaCO3, które dało nam te 3,96 grama CO2. Oczywiście odnosimy się do stechiometrii. Czyli mamy tak, 3,96 razy 100 i dzielimy na 44, wychodzi nam 9 gramów. Czyli zobaczcie, z tych 10 gramów, tak, zaszła reakcja, zostało nam 6,04 ciał stałych, grama ciał stałych, ok? Ale ulotniło się 3,96 grama CO2. To oznacza, że taką ilość CO2 daje nam 9 gramów CaCO3, które w tej sytuacji uległo rozkładowi. Więc jeżeli 9 gramów uległo rozkładowi, to piszemy uległo rozkładowi, no to jeżeli od 10 gramów wyjściowych odejmiemy 9 gramów, to mamy 1 gram, który jeszcze nie uległ rozkładowi. I piszemy, 1 gram nie uległ rozkładowi. Zatem, jeżeli mamy policzyć procent początkowej masy, który nie uległ, no to mamy 1 gram na 10 gramów razy 100%, czyli ewidentnie daje nam to 10%. Ok, czyli przereagowało 90%, a nie przereagowało 10%. Ok? Pamiętamy też w stechiometrii z takich jeszcze kwestii technicznych, że masy molowe wszystkich związków, wszystkich atomów, tak, i cząsteczek zaokrąglamy, ale 35,5 grama zostawiamy dla chloru. Ok, czyli nie robimy z tego ani 35 dla chloru, tak, ani 36, robimy 35,5 grama. Ok? No dobra, czy macie jakieś pytania do tego zadania? Czy wszystko jest jasne, czy coś jeszcze wytłumaczyć? Oczywiście wiecie, no żeby to wszystko potem umieć i ogarniać bez problemu, no to trzeba sobie to przećwiczyć, ale zobaczcie, z tych 30-40 zadań bazowych tak naprawdę zrobiliśmy 3, tak? Czyli popatrzcie, pierwsze to były mieszaniny z tą metodą X, Y, to sobie jeszcze potem ewentualnie każdy odsłucha. Druga metoda dotyczyła już nie pamiętam czego, musiałbym cofnąć, poczekajcie. Druga metoda, okej, okay, dotyczyła zwykłego liczenia stechiometrii z uwzględnieniem wydajności, okej, okay, oraz przeliczaniem jednostek na podstawie oczywiście reakcji chemicznej. No i trzecia, sytuacja, w której mamy sól,
która się rozkłada termicznie, ale nie w całości, tylko do pewnego momentu czasu, tak? I to jest to, co ważne, że jeżeli mamy te związki, które się ulatniają, to my na ich podstawie będziemy dokonywać tych przeliczeń. Czy to molowych, czy gramowych, jakby nie ma to znaczenia. Ok, czy jakieś pytania tutaj macie? Ok, tutaj pytacie mnie też z drugiego okienka, jakiego typu te zadania bazowe jeszcze występują, tak? No to już mówię, tak? Zadania dotyczą roztworów na przykład, czyli przeliczania roztworów, tak? Z użyciem wzorów bądź bez użycia wzorów. Ja proponuję metodę bez użycia wzorów. Dalej metodę rozcieńczania i zatężania z wykorzystaniem krzyża, tak? Czyli metoda krzyżowa. Dalej mamy całą kinetykę chemiczną, tak? Gdzie odnosimy się do stałej równowagi, do prawa rozcieńczeń Ostwalda. Tam też mamy przecież zadania jeszcze dodatkowo z pH, tak? Z przeliczeń stopnia dysocjacji, stałej wyliczeń i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie tych baz jest, no tak jak powiedziałem, około 30-40. I mówię, nie zdarzyło mi się, żeby uczniowie w jakiś sposób mieli potem z tym problem. Wiadomo, że mogą być problemy, no bo zadanie może być bardziej zagmatwane, ok? Ale no bo rolą zadania maturalnego niestety jest to, żeby was gdzieś tam zdekoncentrować w połowie. I teraz tak, czytacie sobie takie długie treści, tak, w połowie już w ogóle nie wiecie, o co chodzi. Miałem taką uczennicę, która miała z tym problem i wiecie, jak to rozwiązaliśmy? Dość prosty sposób w sumie. Powiedziałem jej, żeby sobie podkreślała to, co jest istotne, a to, co jest nieistotne, to po prostu o tym zapomniała. Tak, czyli jeżeli na przykład w jakimś tam tyglu coś tam, no to jest nieistotne dla zadania, tak, stoichiometrycznego. Podkreśliła, okazało się, że z tych wszystkich podkreśleń to może wyszły dwa zdania z wyjściowych 12, ok? I potem było jej łatwiej to wszystko ogarnąć. Dlatego też pamiętajcie, że wy na maturze, tak jak tutaj macie to zadanie, to możecie sobie tak jak ja tutaj, tak, podkreślać. Tam wam nikt za to punktu nie zabierze. Ok? Tak, harmonogram jest w trakcie opracowywania. On jest praktycznie ten sam co roku, jeżeli ten sam co jak co roku, tak? Czyli te same zagadnienia przerabiamy, tylko po prostu w innych terminach. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to podałem tutaj stronę, tak? korepetycjebiologia.pl i można się zapisywać. Już widzę, że kilka, dokładnie 10 osób już się zapisało. No to bardzo, bardzo mnie to cieszy. I te zapisy możecie znaleźć tutaj właśnie na stronie korepetycjebiologia.pl w dziale kursy maturalne, tam wchodzimy i tam jest link do rejestracji i wszystko jest podane. W ramach tych zajęć, tak, pamiętamy, że mamy tak nagranie, mamy notatki, mamy pracę domową, no i rozwiązujemy zadania. Oczywiście pierwsze zajęcia są bardziej teoretyczne, no bo atom, cząsteczka, rysowanie cząsteczek według teorii Lewisa, tak, te metody Sepru i tak dalej. No to trzeba w teorii wytłumaczyć. Jeżeli to się zrozumie, no to potem jakby te kolejne działy też łatwiej nam tutaj idą. Rozpiska, chyba ja już usunąłem nawet tą rozpiskę zeszłoroczną, ale ja ją wstawię jeszcze dzisiaj, tak? Jakoś późnym wieczorem, więc jakby ktoś tam był zainteresowany, to koło 23, 24 maksymalnie można sobie tą stronę odwiedzić i tutaj sobie tą rozpiskę ogarnąć. Na pewno w pierwszej kolejności są atomy, potem są cząsteczki, potem mamy z tego co pamiętam promieniotwórczość, tak, dla osób z liceów czteroletnich, potem wchodzimy w dział stechiometria właśnie od razu, potem jest kinetyka, potem roztwory, rozpuszczalność, tak, potem metale, niemetale, hydraty, to jest ta część nieorganiczna, potem wchodzimy w część organiczną, węglowodory i tak dalej, ok? Więc tutaj można się zapisywać, ale też można skorzystać z opcji nagranych już zajęć, tak, które się odbyły w zeszłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu, 5 lat temu, tak, to jest to wszystko skompilowane, aczkolwiek no, zawsze jakby na żywo troszeczkę jest lepiej z tego względu, że no tu można zapytać, tak, można. No, nowsze zadania po prostu też mam, bo co roku są nowe zadania praktycznie, nie ma, gdzieś tam się powtórzą oczywiście te takie bardziej istotne, ale na ogół one są nowe, ok? I wtedy przerabiamy program do matury 2023, jeżeli, bo tutaj też się część osób pyta, czy jeżeli ktoś tak mimo wszystko poprawia maturę i nie obowiązuje ta matura z 2023 roku, czyli tej nowej podstawie, tylko w tej 3-letniego liceum, to jak najbardziej, po prostu wtedy może sobie pominąć te działy, które nie będą dotyczyły, tak, tej matury. Czyli tutaj mamy promieniotwórczość tak naprawdę i cała elektrochemia. To są te dwa działy, które
jakby nie obowiązują osoby, które poprawiają maturę. Ok, czy macie jakieś pytania do mnie na zakończenie? Tak, nagranie będzie dostępne jak najbardziej. Wrzucę na maila, też jeszcze w dniu dzisiejszym będzie można sobie to odtworzyć. Jeżeli chodzi o podręczniki, materiały i tak dalej, to ja wszystko mówię na zajęciach wtedy już grupowych, tak? Wszystko tłumaczę, co warto sobie zakupić dodatkowo, z czego korzystać, z jakich zbiorów, tak? I teoretycznych, i praktycznych. To wszystko w ciągu jakby tutaj tego kursu przedstawiam. Czy da się nauczyć chemii z 4 lat i całą w 1 rok? Da się, tak? Da się jak najbardziej, tylko to jest kwestia odpowiedniej motywacji i czasu. Tak, jeżeli ma się zapał, ma się chęci, ma się metodę, no to jak najbardziej, tak? Oczywiście można się samemu nauczyć tej chemii, tak? I wiele osób też, tak, znam wiele osób, które się same przygotowywały. No ale na przykład, jeżeli ktoś chemii nie umie, tak, a ma rok na to czasu, no to może sobie nad taką stechiometrią siedzieć, powiedzmy sobie tydzień. A jeżeli przyjdzie na jakieś zajęcia, czy to grupowe, czy indywidualne, czy skorzysta z jakiejś pomocy, no to materiał, który sam by ogarniał, powiedzmy sobie, w tydzień, tutaj ogarnie w 2-3 minuty na przykład, tak? Albo w 5 minut. Okej, nie będzie musiał szukać w internecie, wiadomo, że te szukanie, no to też zajmuje czasu, więc to jest kwestia, tak? Czy samemu mamy czas i damy radę i mamy tą motywację, czy jednak potrzebujemy kogoś, tak, kto zmotywuje, albo powie, że tak, w tym i w tym terminie trzeba to zrobić. Okej? Więc wszystko jak najbardziej się da zrobić, a pamiętajcie, że zawsze warto spróbować, bo jak spróbujecie, a wam nie wyjdzie, to nie żałujecie, że nie spróbowaliście, tak? A jak nie spróbujecie, to zawsze są takie myśli, a mogłam spróbować, tak? Więc ja jestem zdania, że warto zawsze tutaj, no jeżeli jest możliwość, to korzystać, tak? I samemu, i czy tam z kimś, no i po prostu, tak, spełniać swoje marzenia. Okej, okay, dobra. Okej, okay, jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania widzę, że będą szły, to jeszcze odpowiem na te pytanka. Jaki jest koszt zajęć? To tam na stronie macie wszystko opisane, ale od razu powiem, zajęcia mamy 4 w ciągu miesiąca, tak? I te 4 zajęcia w ciągu miesiąca, czyli co sobotę one się odbywają od godziny 11:30 i trwają 2 godziny, to taki blok kosztuje 250 zł, tak? Czyli macie wtedy 8 godzin, takich po 60 minut, 8 godzin zajęć w miesiącu i dostajecie z tego nagrania. Okej, okay? Dostajecie z tego nagrania. Czy na kursach jest bardziej indywidualne podejście? No to zależy, tak? To zależy z tego względu, że jeżeli ktoś pyta, no to odpowiadam. Okej? Okay? Bo jeżeli na przykład grupy liczą 15, 16, 17 osób, tak, 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 takie są grupy, no to jeżeli jedna osoba nie rozumie, to ja to tłumaczę, tak, ale nie to, że na przykład z jedną osobą siedzę i ty rozmawiam, ok? Czy tam piszę, bo najczęściej to jest tak, że nie włączacie kamerek, nie włączacie mikrofonów, tylko po prostu piszecie. Więc na każde pytania odpowiadam. Jeżeli ktoś ma, przerabiamy dany dział, robimy zadania, ktoś ma problem, bo tego nie rozumie, no to do tego wracamy, aż ten ktoś to zrozumie, tak? Ok? Albo po prostu sobie ktoś tam wraca. Więc na każdym kursie jakieś tam indywidualne podejście jest, no ale to też pytanie, co rozumiemy pod pojęciem indywidualne podejście, tak?